Poproszę o dokładkę. Jeśli tego nie usłyszysz, to znaczy, że nie mam pojęcia o gotowaniu. Ta zapiekanka jest bowiem bardzo dokładkowa. Słodka, lekko orzechowa dynia, pikantne, mięsne nadzienie, aromat kuminu, zapach gałki, słodyczy rodzynek, pikantność chili, pomidorowość pomidorów, ostrość czosnku. To wszystko na jednym talerzu. Dynię pokrój na kawałki, obierz, usuń miękki środek i pestki, pokrój na plastry. Cebulę pokrój na drobną kostkę, czosnek pokrój na cienkie plasterki. Na patelni rozgrzej olej, dodaj cebulę, lekko posuł. Smaż minutę, aż się zacznie szklić. Dodaj czosnek, wymieszaj, smaż pół minuty. Dodaj mięso, smaż aż zmieni całkowicie kolor. Dodaj rodzynki, kumin i przyprawy. Wlej pół szklanki wody. Smaż na dużym ogniu przez 2-3 minuty, aż płyn prawie całkowicie odparuje. Przygotuj sos beszamelowy. W garnku rozpuść masło, dodaj mąkę i cały czas mieszając smaż przez pół minuty. Zestaw z ognia, wlej mleko. Dopraw solą, pieprzem i gałką. Postaw na średnim ogniu i doprowadź do wrzenia. 2/3 plastrów dyni ułóż w naczyniu wysmarowanym olejem. Posól i spryskaj olejem. Na dynię wyłóż mięso, na nim rozłóż pozostałe plastry dyni. Wszystko polej sosem. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Zapiekaj 50 minut. Na sam koniec posyp zapiekankę serem, zwiększ temperaturę do 220 stopni i zapiekaj przez 5 minut. Zapiekankę podawaj z surówką o wyraźnym smaku. Życzę smacznego!